Dzień dobry panie i panowie. 14 maja 2024 roku to dzień 811. Granica północna, działania na buforze charkowskim. Charków. Miasto otoczone jest kordonem pozycji obronnych tworzonych w ostatnim roku przez 500 robotników z ciężkim sprzętem. Natomiast one nie są utworzone przy granicy, a bardziej tutaj w kierunku miasta. Tu linią jasno zieloną oznaczyłem pozycje, które były osiągnięte w poprzednich etapach kampanii przez siły rosyjskie. Tu czerwoną linią zaznaczę, to akurat jest rajd. Zielone szpilki to dawne rajdy sił wolnych Rosjan na terytorium Federacji, a czerwoną linią oznaczony jest dawny odcinek, na którym znajdował się bufor charkowski przez długi, długi czas. Co stało się 10 maja? 10 maja Rosjanie użyli 4 batalionów piechoty. Pierwsze uderzenie wykonała piechota grupami w sile plutonu. Sprzęt zmechanizowany z drugim rzutem pozostał po rosyjskiej stronie granicy. Bufor Strilecza Borisivka to około 10 km. Wejście nastąpiło na 2 do 5 km. Działania Rosjan nie były zaskoczeniem dla ukraińskiego dowództwa. Dlaczego zdołali zająć tak znaczące terytorium tylko siłami piechoty, pozostaje pytaniem. Siły oczywiście są nierówne, a rezerwy ukraińskie działają z głębi, bo wróg ma przewagę w liczbie dronów rozpoznawczych i uzbrojeniu, zwłaszcza w lotnictwie i artylerii. O ofensywie mówiło się od wielu miesięcy i było wystarczająco dużo czasu, aby się przygotować. Obrona na niektórych obszarach była nieskuteczna, właśnie w rejonie wsi Strilecza. Tutaj zgłoszona pozycja czy zajęcie miejscowości przez Rosjan. Tutaj posterunek z 10 maja. I tak szpilki, te z główkami czerwonymi, niebieskimi, to jest 10 maja, a kolejne daty tutaj będą takie pineski walcowane, a następnie szpilka pomarańczowa i zielona. I to są geolokalizacje, czyli Strilecza po stronie rosyjskiej. Działania mają charakter rozpoznawczy. Czerwoni mają zaplecze do dalszych działań, jednak obecnie w tym rejonie nie ma sił, które mogłyby szybko przeprowadzić zmasowany atak na sam Charków. Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od reakcji niebieskich wojsk. Jeśli Rosjanie poniosą ciężkie straty i napotkają silny opór, nie pójdą dalej, okopią się w zajętym terenie. Jeśli jednak nie zostaną zatrzymani i nie poniosą ciężkich strat, zaczną poszerzać bufor, aby najpierw odsunąć front od granicy z Federacją, a następnie wykorzystać ten front jako ewentualną odskocznię do ofensywy znacznie większymi siłami. I teraz odsuwam te miejscowości, te krople, które oznaczają kontrolę miejscowości. 11 maja. Rosjanie starają się stosować taktykę infiltracyjną, czyli szukają luk w formacjach obronnych niezależnymi grupami piechoty. Te starają się okrążać ukraińskie węzły oporu przy wsparciu uderzeń powietrznych i artyleryjskich. Wykrywane są próby infiltracji, a artyleria i drony obrońców aktywnie działają. Niebiescy mają amunicję. 11 maja zniszczono do 20 jednostek rosyjskich pojazdów opancerzonych i potwierdzają to nagrania wideo. Bitwa trwa, a po obu stronach wprowadzone są rezerwy. I tu mamy geolokalizację uszkodzony, czyli tu powiedzmy do zbiornika. Tu mamy już uszkodzony wóz. Tutaj BMP też uszkodzony. Tutaj wchodził już drugi rzut, byli rozlokowani Rosjanie, ale my jesteśmy tu przy szpilkach bardziej na południe. Tutaj piechota porażona dronem. Tu mamy dwie szpilki. Piechota dronem. I tutaj jest komunikat rosyjski o zajęciu miejscowości.
posterunek już i dronem w pojazd. Czyli przesuwamy linię. Tu mamy linię, pozycja już zajęta. Tutaj zniszczenie grupy wozów po stronie rosyjskiej. I tu zajęta Borisivka. Czyli co? Tu na równo. I drugi kierunek to był Wołczańsk, a w przypadku pisowni rosyjskiej Wołczańsk. I tu mamy zgłoszoną pierwszego dnia zajęcie miejscowości Ochirczewe, to zaznaczam. To oczywiście Chatyszcze odsuwamy. I tak, pierwszego dnia również zniszczone przeprawy w Zibinę. To było uderzenie na mosty. Drugiego dnia uderzenie na most w Tichę, czyli tutaj porażenie tej drogi rokadowej do granicy rosyjskiej. Pleteniwka zajęta. Tu Żółwik wpada na minę, czyli już było forsowanie na samej granicy. Czyli tu zaczynamy od Pleteniwki. Tu gdzieś powiedzmy, że na te wzgórza przesunęli się Rosjanie. Tu mamy granicę niezbyt równo zaznaczoną. Ok, możemy tak na razie to zaznaczyć. Aha, i tu już drugi dzień, czyli tak, tu już jest flaga, że miejscowość została zajęta, a tu były sfilmowane na geolokalizacjach pozycje. Tu trzeciego dnia była zajęta i tu Chatyszcze też zajęte. Czyli rosyjskie ministerstwo podało, że miejscowość jest zajęta i temu nie zaprzeczyli Ukraińcy. To jest szpilka rajdu, które były wykonywane kiedyś na kierunku Szebiekino. 12 maja. Rosjanie poszerzają front. W sumie w ciągu dwóch dni zdobyli około 100 km kwadratowych pasa granicznego wzdłuż granicy państwa. Pierwszym kierunkiem natarcia w pobliżu Charkowa był grzbiet wzniesień właśnie na linii Lipcji, Ternowe i Staricja. Czyli tu już wyłoniło się, że to jest pas, który chcą opanować Rosjanie. Być może powinno być powiedziane, że przez Wesele Ternowa, czyli wyjście tutaj na drogę łączącą. Tutaj też widać pas wzgórz i tu też widać pas wzgórz. Drugim kierunkiem natarcia jest Wołczańsk. I tu czerwony dotarł na bezpośrednio na przedmieścia Wołczańska. Zaraz tu omówimy sobie. Zajął lotnisko i zajął zakłady mięsne. I nawet mamy je na mapie, czyli możemy tu przesunąć się w tym kierunku. Tu jest wzdłuż rzeki i zakładamy, że tu do tego miejsca. Tu możemy zawsze poszerzyć wzdłuż wzniesienia. Prawdopodobne cele operacji rosyjskiej. Związać niebieskie wojska i zmusić do zaangażowania rezerw. Zająć pozycje na wzniesieniach wzdłuż granicy, aby utworzyć strefę buforową. To jest oczywiste. W przypadku pomyślnego natarcia i konsolidacji stworzyć przyczółki do kolejnego ataku. Przede wszystkim w kierunku Wołczańska i Wołczańsk wówczas umożliwiłby
oskrzydlenie, tu zajęcie tego całego pasa granicznego i wyjście na tyły sił broniących przyczółka Petropawliwskiego. Zaangażowano siły piechoty i pancerne, znaczną liczbę dronów. Niemniej jednak wojska rosyjskie posuwają się powoli i nie próbują wykonywać przełamania dużymi siłami na wońskim odcinku. Tworzą presję na szerokim froncie i skupiają siły punktowo, aby atakować poszczególne węzły umocnione. Obrońcy rozproszeni są na szerokim froncie. To rejon odpowiedzialności 42. Brygady, w tym przypadku zmechanizowanej również z nazwy. Tak naprawdę jest to brygada piechoty wsparta nielicznymi jednostkami sprzętu. I tu widzimy Max Pro, Striker, T-64BV i BMP-1 w niedużych ilościach. Ich sytuacja jest trudna, gdyż to Sowieci mają inicjatywę taktyczną. Trwa konsolidacja i podciąganie sił. W tym przypadku zadziałał mechanizm podobny jak w czasie lądowania w Normandii. Obrońcy koszarowali odsunięci spod ognia pogranicznej artylerii i teraz musieli wykonać forsowny marsz w kierunku linii obronnej. Cały czas nie ma zagrożenia atakiem na Charków. Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że trwają cały czas silne bombardowania Białgorodu, ostrzały. Tutaj podano, że zawaliła się klatka na ulicy, tutaj główna ulica. Będzie jedna szorsa. To jest klatka gdzieś w tym rejonie. I tak, jedna klatka i Ministerstwo Obrony Rosji podało, że uszkodziły ją odłamki zestrzelonej nad miastem rakiety Toczka U i zrobiono dramat. W takim razie, gdyby barbarzyńcy zobaczyli, że zniszczyli setki budynków w Charkowie, a tutaj popłakują do jednego uszkodzonego. Wracamy do 13 maja. Na końcu odcinka jest odnośnik do filmu, gdzie pokazane są zniszczone bloki ukraińskie w Charkowie. 13 maja toczą się przygraniczne walki już w okolicach wsi Chlibokie, ale nie było możliwe zajęcie całej wioski. Tu trwały walki kontaktowe piechoty. To jest zgłoszenie, to była pozycja niebieskich. Ostatecznie Chlibokie oznaczone flagą, czyli przesuwamy linię tutaj wzdłuż zbiornika wolnego i tu do Chlibokie. Tu widać, że zajęte jest wzniesienie 200 metrów przez czerwonych. Tu mamy pozycję piechoty. Olinkowe w takim razie zajęte. I tą szpilką oznaczone są ostatnie pozycje. Ta szpilka pochodzi z komunikatu rosyjskiego, gdzie zgłoszono zajęcie miejscowości. A ta szpilka to jest pozycja Rosjan, którą potwierdza geolokalizacja. Tutaj mamy na wzniesieniu pod ostrzałem pozycję niebieskich. Tu widać, że Lipsi to również tutaj rejon miejski. Tu mamy pozycję, która została uderzona dronami. Tu pokazałem. Tu były ostatnie geolokalizacje przy kontrofensywie ubiegłorocznej na Buforze. A tutaj znowu komunikat rosyjski o zajęciu Zelene. Czyli podchodzimy dość ostrożnie. Miejscowość jest w takim razie na ziemi niczyjej według naszych geolokalizacji. I tu jeszcze co widzimy? Tutaj wyrzutnia Grad ukraińska oberwała dronem. Tutaj Bogdana zniszczona, czyli siły artyleryjskie. Tutaj Iskander uderza w Grad, czyli pozycja stała. I tutaj
obrona przeciwlotnicza Bug też zniszczona. Na zapleczu również zniszczony, to chyba kolejny raz, most w Starej Saltiw. Czyli czerwoni starają się ograniczyć przerzut sił wschód na linii wschód-zachód. Z informacji, które docierały 13 maja, podano, że właśnie czerwoni próbowali dostać się do miejscowości Lipcji. Nie udało im się tutaj wedrzeć do miejscowości, czy też osiągnąć, ale być może chodzi o ten rejon. A relacje skupiły się na Wowczańsku. Potwierdzono zajęcie lotniska, potwierdzono zajęcie wsi Chatiszcze. Tutaj wiadomo było, że czerwonym udało się wedrzeć na to wzgórze. W takim razie ja tutaj już przesunę. Czyli oni już tu mogą ogniem kontrolować dolinę rzeki Siewierski-Doniec w kierunku Wowczańska. I tu mamy geolokalizację, to wcześniejsza, czyli zniszczenia od ostrzału. Tu była relacja telewizyjna, że Wowczańsk się broni. Tu mamy to już ostatnie geolokalizacje. Tu rosyjski legion walczył z zdobycznym BTR-em 82, ten wolnych Rosjan. A tutaj legion pokazywał poległych Sowietów, których zlikwidował. Także o tą część miasta toczą się w tej chwili walki. Centrum i południe miasta pozostaje pod kontrolą niebieskich. W mieście wzmacniana jest obrona, a ponieważ grozi miasto druga okupacja w ciągu tej kampanii, a ludzie już wiedzą, jak to wygląda, to babuszki porzuciły swoje grządki i zachowują się dokładnie tak, jak polska hrabina ze złotym nocnikiem. Natomiast z całej strefy przygranicznej ewakuowano 4,5 tysiąca osób w ciągu 2 dni i tu są, wymienia się jako województwa czy powiaty Bochodówski, czyli ta strefa, Czuchujski, czyli ta strefa i Charkowski, czyli centralna strefa. Grupy piechoty, te rosyjskie, to są bataliony sił specjalnych, próbują się przebić na różnych obszarach. W pobliżu Wołczańska, czy Wowczańska, bo po rosyjsku jest ły, po ukraińsku wy. Rosjanie 12 maja po raz pierwszy zaatakowali kilkoma czołgami, strałami, ale te ataki zostały odparte. Próbowali również nacierać na wszystkich kierunkach i wszędzie napotkali opór. Teraz zmuszeni są do przeprowadzania szturmów już na obsadzone pozycje, a liczyli na powodzenie rajdów. I tutaj mam geolokalizację. Tu już zostały nagrane rozboje i kradzieże. To jest miejscowość Buchrówatka. I podeszli również pod Starycję. Czy ona jest zajęta, czy tam nadal trwają. Tu było małe starcie, wobec czego możemy i to samo podejście pod Ternowa. Czyli weszli tutaj w ten obszar leśny. Tu z Izbickie nie było do tej pory informacji. Ja tu przesunę te linie mniej więcej, a resztę możemy, ponieważ jest tu ich dużo, możemy je wyrównać. Ternowa, Starycja. I Buchrówatka. A ostatnie geolokalizacje niebieskich. Tu była ostrzelana pozycja. I tu dwa hamwi zniszczone. To już omówiłem. Tutaj weszła pod Wołczańsk 93. Brygada i widziano CV-90 z jej
oznaczeniami. W obliczu tężenia obrony i konieczności atakowania punktów umocnionych Sowieci stracili możliwość manewru. Straty Rosjan zaczęły gwałtownie rosnąć. Już pierwszego dnia ofensywy w związku z różnymi problemami po stronie obrońców doszło do zmiany dowództwa w grupie obrony Charków. Jak wypadła organizacja po stronie obrońców? No właśnie, wymagana jest na najwyższym poziomie, bo jest kluczowa wobec przejrzystego pola walki. A jeśli chodzi o amunicję, to niebieskim nie brakuje pocisków artyleryjskich. Fortyfikacje. Te zostały zbudowane na kierunku Charkowa, ale czerwony nie przełamał pierwszej linii umocnień. Główne bitwy toczą się na przedpolu, gdzie pozycje nie są wyposażone i konieczne jest okopywanie się pod ogniem. Żołnierze skarżą się, że fortyfikacji nie ma dokładnie tam, gdzie są potrzebne i gdzie przyjęto bitwę. W przypadku Wowczańska miasto nie jest przygotowane do obrony. Nie jest to tajemnicą, lokalni mieszkańcy nie zostali wysiedleni, a wrogie drony wcześniej i teraz wykonują przeloty. Chaos wśród obrońców na szerokim froncie nie został całkowicie przezwyciężony. Sytuacja poprawia się, pozostaje trudna. Wojska rosyjskie mają inicjatywę ze względu na przewagę liczebną. Prowadzone są działania na szerokim froncie, ale obecnie nie ma przesłanek do przełamania. Przewidywania działań czerwonych z perspektywy poniedziałku 13. Będą próbowali przedostać się dalej w rejon zabudowy mieszkalnej miasta Wowczańsk. Oprócz tego przesunąć się z kierunku Sterici na Lipcji i osiągnąć linię Lipcji-Ternowa. Tutaj to wzgórze. Albo tutaj przez Naskuczne. Bitwa graniczna trwa. Po stronie Sowietów zaangażowano siły jednej dywizji. Atakujące brygady piechoty to wojska specjalne. Te brygady są mniej liczebne, około 700 ludzi. I to oni odpowiadają za taktykę Blitzkriegu, czyli otoczone ominięcie punktów oporu, zajęcie terytorium, a otoczone punkty oporu w założeniu mają być niszczone bombardowaniami lotniczymi. To w przypadku obecnie prowadzonych działań. W czasie II wojny światowej zagony pancerne dokonywały przełamania, a odizolowane stanowisko obronne Francuzów tłumiła artyleria. Trzon obrony po stronie niebieskiej stanowią 42 Brygada i 93. Wsparte 125 Brygadą Terytorialsów, 57 Brygadą Piechoty Zmotoryzowanej, to zapewne nie w całości, oddziałem Kraken i 13 Brygadą Gwardii Narodowej Karta. Natomiast po stronie czerwonych, tu zaznaczyłem, działa 11 Korpus. To 18 Dywizja Strzelców Zmotoryzowanych. Ona składa się z pułku pancernego i 4 pułków piechoty oraz nowo utworzonej 72 Dywizji Zmotoryzowanej. Tutaj wiemy tylko o tym, że ta dywizja ma jeden pułk, 30. Ponadto w skład 11 Korpusu Armii wchodzą 244 Brygada Artylerii, 152 Brygada Wojsk Rakietowych, 7 Pułk Strzelców Zmotoryzowanych, 46 Batalion Rozpoznawczy, 40 Batalion Dowodzenia i wzmocnienie w postaci Pułku Milicji czy Terytorialsów zmobilizowanych numer 1432 z Białgorodu. A w sprawie zmiany dowództwa na Ukrainie, tutaj zmieniono już tego dowódcę drugi raz i obecnie dowództwo objął weteran jeszcze operacji ATO, Michał Drapaty. I on dowodzi grupą Charków. Po stronie rosyjskiej widzimy generała pułkownika Aleksandra Lapina, czy spolszczenie Łapina. To jest dowódca nowo utworzonej grupy Północ, wcześniej odwołany ze stanowiska przez intrygi kadrowe i z powodu niepowodzenia działań frontowych. To właśnie na nim wyżywali się TikTokowi żołnierze. Po stronie czerwonych zmiany w ministerstwie. Szojgu stracił stanowisko ministra obrony. Nadal jest w najwyższych władzach. W takim razie Gierasimow podzieli jego los, a liczyłem, że sprzeciwi się Putinowi jako jedyna kompetentna osoba, żeby poprowadzić przewrót. To już ostatni dzwonek. Objęcie ministerstwa
przez nowego prowadzącego oznacza kontrolę nad rekordowymi wydatkami na obronność. Te w 2024 roku wyniosą około 120 miliardów dolarów. Nowy minister to Andrzej Białousow. Rosjanie podeszli do sprawy z entuzjazmem i widzą w nim drugiego Alberta Szpera. W tym samym czasie zatrzymano szefa głównego zarządu kadrowego Ministerstwa Obrony Rosji, generała broni Jurija Kuzniecowa, czyli siedzi w pace, tak jak zastępca Szojgu. Pierwszy minister obrony Federacji Rosyjskiej, generał armii Rusłan Calikow, dobrowolnie złożył rezygnację ze stanowiska. Niepotwierdzone są informacje o dobrowolnej rezygnacji wiceministra obrony generała armii Aleksija Kriworuczki, który nadzorował kompleks wojskowo-przemysłowy. A teraz informacje z porannego komunikatu dowództwa ukraińskiego połączone z geolokalizacjami. Na granicy północnej walki na przyczółku charkowskim niebiescy potwierdzili w komunikacie porannym odwrót z miejscowości. I tu w takim razie przesuniemy. Linię, czyli tak, tu możemy przesunąć. Tu możemy przesunąć. Tu bym jeszcze tak się nie śpieszył, ale na pewno i tu też możemy zaznaczyć. Czyli tu widzimy już grubą linię frontu, którą wyznaczają miejscowości. I potwierdzono walki miejskie w Owczańsku. Przyczółek Petropawliwski. 3 ataki, było 13. I tu miłe zaskoczenie, dlatego że podano kierunki natarcia. A więc widać poprawę w redakcji komunikatów. I podano Wilszana, Petropawliwka. Krochmalne, Berestowe. I mogę nawet tu obrócić i pokazać Państwu strzałkę. I trzeci atak. Koło Miejczycha, Stelmachiwka. Czyli tutaj. A geolokalizację tu nie widzę. Tutaj jest pozycja czerwonych. Tutaj czołg strałem próbował się przedzierać. Tu mamy Nowowodianę. Również czołg stracony, ale widać przekroczenie tej naszej linii umownej 23. I już jesteśmy w Lasach Serebriańskich. W komunikacie można by wywnioskować, że linia stabilizuje się. Chociaż tutaj brygady 60-63 zniszczyły 5 czołgów i 5 AFV. 63 jest i 60 też ją tu mamy w tym rejonie. Łuk Siewierska. W komunikacie 7 ataków, a geolokalizację tu piechota. Tu potwierdzona pozycja. Tu czołg, który strzela w kierunku kamieniołomu Kredy, czyli w tym, a następnie został trafiony. I tu mamy jeszcze potwierdzenie pozycji niebieskich Wasiłkiwka. A w komunikacie Złotariwka, Wernokamiańskie. Drugi kierunek Mikołajiwka, Spirne. Berestowe, Wyimka, czyli albo pod osłoną wzgórza, albo tutaj po płaskowyżu. I podano ostatni kierunek na tym froncie, Wesele, Rozdoliwka, czyli pod osłoną wzniesienia na tym kierunku. Front centralny, napór czerwonych. I tu są trzy ataki. Bachmut Nowy, czyli tu na wprost, tak jak ta strzałka, bo tu jest Nowy,
Bachmut Kliszczywka, czyli tu jest Kliszczywka, tu jest Bachmut, czyli tak. I Mikołajewka Biła Góra. Tu jest Mikołajewka, tu jest Biła Góra, czyli na tym kierunku Skurdiumiejewki. A geolokalizacja. Tu pozycja niebieskich. Tutaj przeprawa pod ostrzałem. Tutaj pozycja piechoty, czyli opanowali linię drogi i tutaj poszerzają zdobycze wzdłuż kanału. Pozycja zielonych, czyli niebiescy, to pod ostrzałem MLRS. Tu pozycja czerwonych, czyli przesuniemy się, a możemy wyrównać. A tutaj Kalinina, 24 Brygada, wykonała kontruderzenie jakąś niewielką grupą, wzięła kilku jeńców. Tu mamy czołg, ucierpiał pod stupoczki, czyli wykrył go dron. To mniej więcej tak wygląda stabilizująca się sytuacja pod Bachmutem. A tu muszą wyjść na markowe. Inaczej, no, frontalnym atakiem ani Czasyfiara, ani Konstantyniwki nie wezmą. Front Zagłębia Górniczego. Na podczerwonych 11 ataków, poprzednio było 28. To główny kierunek natarcia rosyjskiego. A w komunikacie. Ocieretinę Nowoaleksandriwka, czyli tu. Tak jak pokazuje strzałka. Archangelskie Nowoaleksandriwka. Drugi atak. Archangelskie Kalinowe, czyli z Archangelskie. Archangelskie Jewgieniwka. Jewgieniwka jest tutaj, czyli tu pominięto, tak by ten. Tak wygląda, jeśli chodzi o podanie kierunku oczywiście. Tonenkę Netailowe. Tu jest Tonenkę Netailowe. I tu jest Piski Netailowe. Czyli Piski są tutaj, mogli powiedzieć, pierwomajskie. A pięć starć nadal toczyło się o poranku. Tu mamy ostatnie. Tu był bardzo ciekawy film. Dron nad stojącym czołgiem tak idealnie uderzył, że cały eksplodował. Tutaj niszczone są siły. Brygada Psetna publikowała filmy. Tu potwierdzenie pozycji. Potwierdzenie pozycji. Czyli bez zmian. Tutaj pojazd. Grupa piechoty. T-90. Zgrupowanie całe, pozycja, czyli taka strefa, gdzie wytracane są siły piechota dronem i tu pozycja, czyli wchodzą na tą górę i pozycję uznajemy, linia przesunięta. Tu jeszcze w detailowe mieliśmy dwie pozycje. Czyli musimy tą linię poszerzyć. Tu T-80 niebieskich niestety nie dał rady utrzymać. Prawdopodobnie chciał prowadzić ostrzał. I przechodzimy na łuk Kurachowe. Trwa nabór czerwonych. Dwie próby ataku było poprzednio. 7 w poprzednich odcinkach. Tu mamy pod Krasnochoriwką pozycję, czyli możemy. Pozycja. Pobieda. Tutaj L-119.
Aha, tu miałem Państwu pokazać. Tu jest działo z UK. Ono ma zasięg 10-11 km. Tutaj na 8, czyli próbowali strzelać w kierunku Pabiedy i stracili to działo. Ewentualnie pozycja obronna. A tu wyszedł czerwony uragan, czyli on swoim zasięgiem, to jest starsza generacja MLRS-ów, no ale mógł spokojnie Górachowe sięgnąć. Wyszedł na pozycję i nie dał rady. Podmikielskie tutaj też pozycje czerwonych, ale to dostali się po prostu pod drony. A w komunikacie Marinka Herochiwka i Sołotkie Wodiane. Takie kierunki. Front południowy, lokalny napór czerwonych. 5 ataków, poprzednio było 19. I tutaj Zawitne, Bażanna, Staromajorskie. Tu podeszli. Tu był atak czołgami i wozem desantu. W takim razie przesuniemy linię. I tutaj BMP. Czyli cały czas podobne działania. I pod Robotinę pozycja niebieskich. Pozycja czerwonych. Piechota w poczcie na terenie budynku poczty. Nie, a tu dwóch piechurów już zrezygnowało. I również podano Nowoprokopiwka Robotinę. To informacja z komunikatu Sił Zbrojnych Ukrainy. Tu mam jeszcze geolokalizację BMP-3, czyli pozycja niebieskich. Linia Dniepru stabilnie. Tu dostrzegłem jeszcze szpilkę, czy tutaj. Aha, to użycie pocisku kierowanego, dość drogiego, bo on kosztuje 200 tysięcy dolarów. To jest rosyjski pocisk. No dobrze. Filmowy komentarz kulturalny. Maturzyści z Charkowa kontra dzieci z Bamako. To stolica Mali. Jaki model wychowania i kształcenia przyjąć? Naczelny geopolityk kraju, nasz tutaj lokalny, wraz z kolegami, doszli ostatnio do wniosku, że Polska musi przejść na model pruski, argumentując, że Bismarckowi dobrze poszło. No ale jednak Prus nie ma. Do usłyszenia. Yeah.